W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak żonglować trzema piłeczkami i jakie ćwiczenia zastosować, aby spróbować się tego nauczyć. Na początek, co potrzebujemy? Potrzebujemy troszeczkę wolnej przestrzeni, takiej przestrzeni, żeby tam nie stały jakieś szklane rzeczy i tak dalej, ponieważ na początku przy nauce piłeczki na pewno będą nam uciekać, więc tutaj warto o to zadbać. Ja jak się uczyłem, to często wykorzystywałem coś takiego, że po prostu uczyłem się nad łóżkiem. Nad miękkim łóżkiem miałem ręce, wtedy piłeczki spadały na łóżko i nie było żadnego problemu, także polecam taką wersję. Czyli potrzebujemy trzech piłeczek. Piłeczki najlepiej jednakowej wielkości, jednakowego ciężaru. Dla początkujących do nauki oczywiście bardzo dobre będą piłeczki na przykład tenisowe. One są chyba najlepsze, dobrze leżą w dłoni, są jednakowe, dobrze się je chwyta, nie są śliskie. Tutaj mam jeszcze takie piłeczki inne, różne, potem jak będę pokazywał, to spróbuję pokazać to na tych piłkach, żeby było lepiej widać, która piłka jest w powietrzu, która nie. Ale generalnie do nauki polecam trzy jednakowe piłeczki o jednej wadze i o jednym wymiarze. Do czego w ogóle nam się może przydać żonglowanie? Ktoś by mógł sobie zadać takie pytanie. Po pierwsze, jest to po prostu fajna sztuczka. Może nie po pierwsze, ale powiem o tym na początku. Jest to po prostu fajna sztuczka, którą można bardzo szybko, myślę, się nauczyć. Po drugie, już takie bardziej rzeczy zaawansowane, to wspieramy jednoczesną pracę obu półkul mózgowych. Zazwyczaj wszystko robimy jedną ręką, na przykład piszemy jedną ręką, druga jest mniej aktywna, w żonglowaniu uruchamiamy dwie strony ciała, więc pomagamy tą pracę dwóch półkul jednocześnie. Dużo tutaj obserwujemy w żonglowaniu całkiem spory obszar, także poprawiamy wzrok i koordynację oczy, ręce. Do tego po prostu jest to jeden z rodzajów ćwiczenia. Te piłeczki będą nam spadać, wykonujemy pewne ruchy. Piłeczki będą nam spadać, będziemy się po niej schylać, więc jest to takie troszeczkę w ramach jakiejś rozgrzewki, w ramach jakiegoś codziennego ruchu też można to zastosować. Tutaj jeszcze ćwiczymy na przykład refleks, ponieważ musimy szybko reagować, jeśli piłka nam gdzieś, jeśli na przykład źle wyrzucimy piłkę, musimy szybko reagować, żeby ją, tą rękę przestawić dalej, także szybko musimy reagować na to, co tutaj się dzieje, więc wspomagamy też refleks, no i wspomagamy ogólnie koordynację naszego całego ciała. Po co nam to wszystko? Jeśli na przykład uczymy się żonglowania trzema piłkami, to potem to, czego się uczymy przy żonglowaniu, może nam się też przydać do nauczania różnych innych czynności motorycznych. Czyli dajmy na to nauka koordynacji, rytmu, może nam się potem przydać na przykład, nie wiem, w nauce tańca, w nauce jazdy na nartach, na rolkach. Generalnie poprawiamy swoją koordynację, swoją sprawność i to się nam może przydać w każdym innym, w każdej innej nauczanej rzeczy. Tak samo to, co wszystko robiliśmy przed żonglowaniem, czyli jakieś rzuty piłeczkami, rzuty śnieżkami, to wszystko nam też na pewno pomoże w nauczaniu się żonglować. I teraz tak, od czego należałoby zacząć? Przede wszystkim od dobrego nauczenia się chwytu jednej piłeczki. Najprostsze ćwiczenia, ale musimy to bardzo dobrze opanować, żeby mieć pewny chwyt, żeby ta piłeczka nam gdzieś tutaj nie uleciała, żebyśmy dobrze mieli skoordynowaną tą pracę. Piłeczka nam spada, zaciskamy rękę. Amortyzujemy sobie też trochę lądowanie, czyli jak nam piłka ląduje, nie trzymamy ręki sztywno, tylko amortyzujemy. Podążamy razem z nią, wtedy złapiemy. Poruszamy ręką góra-dół. To jest pierwsze ćwiczenie, bardzo proste. Tutaj na razie możemy się skupić na jednej piłeczce, więc możemy sobie ją obserwować cały czas. Ale generalnie w żonglowaniu patrzymy w jeden punkt i te piłeczki wszystkie widzimy kątem oka. Także drugie ćwiczenie, jak już opanujemy bardzo dobrze chwytanie piłki i podrzucanie na różne wysokości, na przykład w różne
miejsca. Możemy spróbować rzucać i chwytać piłkę w taki sposób, żeby patrzeć sobie w jeden punkt przed nami, na przykład tutaj jakiś taki wyimaginowany punkt przede mną, patrzę na niego, a piłkę widzę na tym obszarze kątem oka po prostu. Czyli patrzę w jeden punkt, ale muszę cały czas widzieć piłki, które będą się znajdować gdzieś tutaj. Także drugie ćwiczenie to łapanie piłki, patrząc nie na nią bezpośrednio, nie podążając za nią, tylko patrząc przed siebie, widzę ją kątem oka i próbuję chwytać i łapać. Chwytać i łapać. Rzucać i chwytać. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli chcemy żonglować trzema piłeczkami, no to nie możemy patrzeć, podążać z wzrokiem za jedną piłkę, potem zmieniać wzrok i patrzeć na drugą i tak dalej, i tak dalej. W żonglowaniu trzema piłkami patrzymy w jeden punkt, a piłeczki widzimy kątem oka. Po prostu po tym, jak ona tu leci, już wiemy, gdzie ustawić rękę, żeby ją złapać. Jeśli już mamy to opanowane, próbujemy sobie chwytu dwóch piłeczek. Można sobie spróbować podrzucać, trzymając jedną piłeczkę dwoma palcami, na przykład trzema, łapać. Następne ćwiczenie, już w którym musimy skoordynować pracę lewej i prawej ręki. Wyrzucamy jedną piłeczkę, ponieważ na czym polega żonglowanie? Żonglowanie nie polega na tym, że wyrzucamy jedną piłeczkę i one chodzą w kółko, czyli jedna piłka leci tu, spada do tej ręki, następnie ta i tak w kółko, tylko one idą na skos. Jedna leci z prawej do lewej, ta z lewej do prawej i tak na zmianę. Także tutaj kolejnym ćwiczeniem wyrzucamy piłkę z prawej ręki do lewej. Żeby zrobić dla niej miejsce, wyrzucamy tą piłkę, którą trzymamy w lewej ręce, łapiemy tą, która jest w powietrzu, na zmianę, wtedy ona leci, tutaj hop, łapiemy, czyli tak, wyrzucamy tą, jak ta leci, w międzyczasie wyrzucamy tamtą, żeby zrobić dla niej miejsce. I tutaj wychodzi to, że nie możemy patrzeć za tą piłką tylko i wyłącznie, tylko patrzymy sobie przed siebie i kątem oka widzimy, jak piłeczki się poruszają. Mniej więcej, jeśli one nam latają tutaj, to patrzymy się mniej więcej w ten punkt, gdzie one się przecinają. Tutaj ja na początku, jak ja się uczyłem kiedyś, to robiłem coś takiego. Jako ćwiczenie przygotowawcze chwytów też można sobie to zastosować, ale tak jak mówiłem, w żonglowaniu trzema piłeczkami nie wykonujemy takiego ruchu okrężnego piłkami, tylko działa to na skos. Więc jeśli ktoś chce się najpierw nauczyć dwoma dobrze, to też nie zaszkodzi, ale to ćwiczenie do żonglowania trzema piłeczkami jest istotniejsze. Ale w ten sposób, jako ćwiczenie przygotowawcze, też można sobie spróbować. Także tyle i przechodzimy już do żonglowania trzema piłeczkami. Pokażę na trzech różnych, żeby było lepiej widać. Fioletową w prawej ręce, tą szmacianą też w prawej, dwie piłki w prawej, jedna w lewej. Wyrzucam fioletową z prawej do ręki lewej, ona sobie leci, w międzyczasie tą wyrzucam tutaj, tą łapię, ta leci. I powtarza się ten sam schemat, ta leci, tą mam tu. Ta zaczyna mi spadać do prawej ręki, tą muszę wyrzucić, żeby zrobić dla niej miejsce. Wtedy ta biało-czarna jest w powietrzu, różową muszę wyrzucić, żeby zrobić dla niej miejsce. I tak to wygląda. Gdzieś tam pokażę to w zwolnionym tempie. Jest to tak naprawdę prostsze niż się wydaje, słuchajcie. Ja wam powiem, że jak ja się uczyłem kiedyś, to po prostu uczyłem się, gdzieś w telewizji zobaczyłem żonglowanie trzema piłeczkami i na podstawie tego jednego zacząłem po prostu próbować wtedy sobie jakimiś piłeczkami czy też jabłkami na dworze. No i tak
coraz lepiej zaczynało to troszeczkę wychodzić, aż pewnego dnia gdzieś mi się to ułożyło ładnie w głowie, ten cały ruch, i po prostu rano wstałem i już to umiałem. Także tutaj musimy poświęcić na to, ja tutaj pokazuję te ćwiczenia, one szybko następują po sobie, ale tak naprawdę te ćwiczenia musimy bardzo dobrze opanować chwyty, żeby przejść dalej. Także nie da się tego nauczyć w godzinę, dwie. Musimy na to poświęcić po trochę czasu codziennie, albo co jakiś czas, żeby się tego nauczyć. To jest proces długotrwały, mimo że filmiki gdzieś tam na YouTube pokazują, że można się tego nauczyć szybko. Ja myślę, że trzeba na to poświęcić jednak sporo czasu, w zależności też od tego, czy ktoś już tą koordynację z innych dyscyplin ma dobrze wykształconą, czy troszeczkę mniej. Jednej osobie daje mi to więcej czasu, drugiej troszeczkę mniej. Teraz pokażę żonglowanie na kilku przykładach. Najpierw trzy piłeczki jednakowej wielkości. Zwróćcie tutaj uwagę, że jeśli żongluję wysoko, to tak naprawdę nie trzeba bardzo szybko wykonywać ruchów rękami. Tak, jeśli tutaj żongluję sobie nisko, to wtedy tymi rękami trzeba przebierać dosyć szybko. Jeśli wyrzucam piłkę wysoko, chcę się nauczyć tej koordynacji ruchów, to te ręce wcale nie poruszają się jakoś wyjątkowo szybko, spokojnie da się to zrobić. Jeśli dojdziemy już do dobrej wprawy z trzema zwyczajnymi piłeczkami, można sobie próbować urozmaicać i utrudniać, na przykład trzema piłeczkami różnej wielkości, różnej wagi, różnej też faktury, jedna śliska, jedna szmaciana, jedna do tenisa. Oczywiście schemat jest ten sam, no ale tutaj, żeby te piłeczki nam latały na mniej więcej równą wysokość, to każdą piłkę muszę wyrzucać delikatnie z inną siłą. Także to jest już trudniejsza opcja. No i jeśli nam już idzie bardzo dobrze, to możemy sobie też próbować z dużymi piłkami. Tutaj problem jest z rozpędzeniem się. Trochę ciężko jest wyrzucić tą pierwszą piłkę, tak żeby złapać rytm. Ja sobie zawsze tutaj trzymam pod łokciem jedną piłkę. Tutaj też mam trzy piłki. Nie dość, że duże, to jeszcze w różnych rozmiarach, o różnej wadze. Najciężej się rozpędzić, ale ruch jest ten sam. Więc jeśli już opanujecie na trzech piłkach różnej wielkości, to potem już jest kwestia tylko doskonalenia tego, a nie uczenia się całego tego ruchu, całej tej koordynacji. Także, jak już dojdzie się do sprawy, trzy piłki duże i też nie ma problemu. Także słuchajcie, zachęcam do próbowania przede wszystkim do tego, żeby się nie zniechęcać. To, że ja tutaj pokazałem to wszystko w dosyć krótkim filmiku, to nie znaczy, że robimy chwilę tego, przechodzimy do następnego ćwiczenia i to nam tak szybko pójdzie. Musimy na to, jeśli chcemy się nauczyć, to musimy na to poświęcić więcej czasu. Aha, jeszcze jedno ćwiczenie zapomniałem. Na koniec też dla urozmaicenia, na przykład żonglowanie o ścianę. Thank you.